W poniedziałek 25 października w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyła się inauguracja roku akademickiego Cieszyńskiego Uniwersytetu III wieku. Całość rozpoczęła się od występu chóru wyszobramskiego. Następnie po wystąpieniu zaproszonych gości wykład wygłosił Jan Olbrycht. Odczytano również list senatora Tadeusza Kopcia. Całość poprowadziły Lucyna Bałandziuk i Teresa Wałga z UTW. Rozpoczynamy dzisiaj w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie nowy rok akademicki 2021-2022 Cieszyńskiego Uniwersytetu III wieku. Cieszymy się ogromnie, że po prawie dwuletniej przerwie mogliśmy znaleźć się w tym pięknym obiekcie, spotkać się z naszymi członkami i zainaugurować nowy rok akademicki. Mamy wiele planów, wiele oczekiwań i mamy nadzieję, że uda nam się je zrealizować. Naszą uroczystość, jak zwykle, zaszczycili swoją obecnością wicestarosta pani Żagan, burmistrz miasta Cieszyna i władze Uniwersytetu Śląskiego. Dla słuchaczy naszych, jak zawsze, przygotowaliśmy wspaniały program.